Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak możecie zauważyć, przyszła mi ostatnio taka maszynka do krojenia rzepy. Tu jest taki wał z takimi wypustkami. Zwykła, prosta konstrukcja, korbka. No i kręcimy, rozdrabnia nam te rzepę, czy różne jakieś tam rzeczy wysypuje się, ten deks jest pust. Zdaję egzamin. No tylko trzeba kręcić ręcznie. No i postanowiłem, że przerobię to na silnik. Znalazłem tutaj u siebie taki oto silniczek. Nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki. Trójfazowy. Uruchomiłem go. Śmiga. Co najlepsze jest to, że powiem wam, tabliczka znamionowa 0,25 kW, obroty bardzo fajne, bo ma obroty 945 obrotów na minutę, luksus, o takie mi coś chodziło, żeby to miał nieduże obroty. Będzie miał duże obroty, to będę musiał dużą zrobić siajbę, żeby te obroty nie były takie duże na bębnie. No i znalazłem coś takiego u siebie. To jest jakaś, nie wiem skąd, taka siajba. To na razie później wam opowiem o tym. Ona jest regulowana. Tutaj są takie dystanse w środku i jest na śruby. I można ją po prostu chyba poszerzać czy coś takiego w zależności od szerokości paska. Ale ma duży otwór tutaj ten. I znalazłem coś takiego u siebie. To jest też taka część od piasty. I co prawda nie ma tutaj na kołek jakiś rozporowy czy na klina, ale elegancko pasuje mi w ten otwór. No i myślę, że po prostu tutaj zrobię na razie trzy spawy. Zobaczę jak to wyjdzie. Spasuję to z tamtą ośką, co jest na tym wałku i zobaczę czy to będzie się kręciło. Jeżeli będzie dobrze, no to bardziej za spawami. Powinno być. Tu jakichś sił nie wiadomo jakich nie ma. No tu muszę sobie nagwintować ten kawałek, żeby mi ta mniejsza część wlazła na to. No i chyba będzie. Jakoś tu się jakoś gdzieś silnik przymocuje. Zrobi się jakąś podstawę. Spasowałem sobie już tą część. Tutaj trochę taka partyzantka. Oszlifowałem, bo miałem to gwintować, ale wchodzi, tutaj śrubka zabezpieczająca, to się jeszcze nabije, zakręci i będzie siajba. I to teraz złapę punktami, coś takiego tutaj w tych miejscach złapę. Tu się będzie można kręcić tą śrubeczką, wyczyszczę trochę to, żeby lepiej spawało. A później się zajmę tym ustawieniem tych śrub, chociaż złapę na dwie śrubki. Dobra. Spawarka. Koło pasowe już mamy przyspawane.
Tak, przyspawałem, skręciłem na cztery śrubki, wyjąłem te dystanse, co były w środku. Teraz sobie przymierzymy tutaj na tą oś. No i siedzi, powiedzmy. Dobijemy sobie młotkiem. Kurde, Stachu, równowagę tracisz. Dobra, teraz kluczyk ósemeczka i skręcimy. To jakieś bicie? Jakieś bicie jest, ale dobra. Nie ma tego złego. Co na dobre by nie wyszło. Stachu partyzantkę zrobił, ale śmiga. Zobaczcie, jak się elegancko kręci. Na razie to jest tylko test, bo nie wiem, jak jeszcze przymocować silnik i zrobić napinanie, ale powiem wam, że fajnie to wyszło. Trochę typu Jarek Ogarek, ale daje radę. Na drut jest przykręcony silnik na desce. No trzeba przetestować, wiadomo. Może się za szybko będzie kręciło. Mogłoby być ciut większe te koło jeszcze pasowe tutaj, żeby zmniejszyć te obroty na tym bębnie, ale chyba powinno być. Teraz zrobiłem taką z dwóch sklejek podporę pod silnik. Stwierdziłem, że drewno będzie najlepsze. Tu się jeszcze jakoś wykończy, żeby ściąć z boku, po bokach trochę. Bo metalowe, spałać, cudować, to więcej zachodu, a tak to z deskę, to i tak nie będzie na tym, na, to i tak nie będzie po prostu na dworze stało, tylko w miejscu, gdzie nie będzie padać. Przykręcę teraz cybantami z jednej i z drugiej strony tą deskę i dopiero później jakoś mocowanie do silnika i powinno hulać. Bateria słaba. No i dobra, wiercimy, rozwiercamy teraz jeszcze otwór. Żeby no. Żeby cyban wskoczył. Trochę trzeba sobie pomóc młoteczkiem, oczywiście. Siła, dobra. Śrubki, jakieś podkładki by się przydały większe. Tu chyba mam jakieś Lux Malina, kurwa. Coś pięknego. No. Coś pięknego. Tak nie może być. Jest. Kluczyk 17. Chodź. Chodź, bo cię dawno nie było. Co? Dlaczego? Na galowo? Bardzo. Co? Benzynę do piły posiadamy, czy już nie? Nie posiadamy, ale mam ten. 10 litrów czystej, można rozrobić piątkę. Bo olej to jest przecież to. U mnie w garażu jest, tam to można rozrobić. Bo miała być do motoru, ale jak się nie jeździ, to... Co? Do motoru masz olej? No. A więc silnik już zamontowałem. Elegancko trzyma się dość mocno, stabilnie. Tutaj zrobiłem dwa otwory. Pręt
gwintowany, taki cienki, ale chyba 8. Zrobiłem taką obejmę tutaj obok tego kołnierza i ścisnąłem go śrubami spodu i miałem jeszcze tutaj jeden z tyłu robić, ale się nie opłaca, bo jest bardzo stabilnie. Zmienię sobie tylko teraz fazy, żeby po prostu kręcił się w odpowiednią stronę. Teraz maszyna pracuje luks, cichutko. Proszę, tutaj już test robiłem, trochę jednak za szybkie ma te obroty, bo zostaje w bębnie, ale to tam wrzucam. Buczy pozostałości, tak to wygląda. Za szybkie obroty są mi dlatego, ale już nie będę tego zmieniał, dupie. Jeszcze dorobię jako przełącznik, muszę kupić no, bo się zbierają po prostu te, wszystko się tutaj w bębnie zbiera, ale tak to wycieka. No super, może być. No. Tam se można wyłączyć, wygarnąć i znowu załączyć, nie ma problemu. Niż lepiej, niż dziabać, kurna, dziabaczką? Po co? Dobrze jest. Będzie robiło robotę. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wow, ochlapało kamerę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.